Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, dzisiaj chciałbym powiedzieć o wczorajszej śmierci pana świętej pęci Adolfa Kudlińskiego. Jest to śmierć o tyle wołająca o pomstę do nieba, z powodu tego, jakie ten pan wyroki dostawał. Może państwu wytłumaczę, co mam na myśli. Oczywiście też jest żal tego. Bardzo miłego starszego pana, który jest, jak to się mówi, no takim pierwszym polskim oficjalnym prepersem. Prepersi to są ci ludzie, którzy nie tak jak zwykły, tradycyjny Polak, mądry po szkodzie, tylko prepersi to są ludzie, którzy chcą być mądrzy przed szkodą. Chcą się przygotować do, do blackoutu, czyli do sytuacji, gdy wysiada zasilanie elektryczne. Trakcje elektryczne były niewymieniane nawet kilkadziesiąt lat w niektórych miejscach Polski. Więc, no, prepering to jest przygotowanie do sytuacji wojny, do sytuacji jakiejś walki partyzanckiej, do sytuacji, gdy jest skażenie radioaktywne, gdy cokolwiek się stało, gdzie trzeba się ukryć w domu, trzeba mieć ciepło, trzeba mieć leki, trzeba mieć jedzenie, trzeba mieć picie. Ponieważ wyjście z domu wspanikowany tłum najczęściej kończy się poranieniem albo śmiercią. I przeczekanie tego czasu, no to jest taka bardzo na szybko definicja, bo tych definicji preperingu może być dużo więcej, jest to zabezpieczenie swojego bytu i tak naprawdę swojej rodziny. Być może dlatego prepering w Polsce jest tak mało popularny, jest traktowany wzgardliwie, Właśnie przez tych ludzi, którzy cokolwiek by się stało, większego typu wojna, jakieś rozruchy, no to żeby zdobyć zjeść chleba z kiełbasą, musieliby wyjść z domu w szalejące gangi w miejscach, gdzie nie kontroluje tych miejsc policja, <grytanie> nawet są miejsca, gdzie nie kontroluje policja nawet za dnia i bez wojny. Więc no taki Polak przeciętny, który gardzi tak represami, no to jest człowiek, który w razie jak to się mówi, godziny W, no zostaje z problemem bardzo dużym, tak? No wtedy może sobie tam wezywać pod nosem, mruczeć, a prepers bezpiecznie schowany, z lekami, zabezpieczony także z bronią przeciwko agresji bliźnich, bo zawsze się takie rzeczy dzieją. Prepersi czerpią wiedzę z wielu miejsc na świecie, gdzie takie sytuacje W, w się zdarzały i dokładnie jest opisane, co się dzieje z ludnością cywilną, co się dzieje z psychiką ludzi. I mądry preper stara się zabezpieczyć własną rodzinę przed tym, co będzie czekało innych ludzi, więc tam było jak robić weki, jak robić po prostu, co robić z mięsem, żeby ono było w puszkach, no już Państwu nie będę wyliczał, bo i sam się tak super na tym nie znam i nie chcę udawać eksperta bo nim nie jestem ale chciałbym kiedyś być jeśli chodzi o prepering mam trochę książek, trochę oglądam te programy znanych tych prepersów, survivalowców i troszkę z tego czerpię dlatego to był nieszkodliwy pan, dziadek można powiedzieć który często mitomanił, ja tam troszeczkę pamiętam się do niego zraziłem, jakiś alkohol z dyni no, no kitował tak może miał potrzebę jeden odcinek na ileś nie wiem, nie znam go przykitować, no to ewidentnie był kit, ale był to człowiek, który ewidentnie dla Polski można jego działalność zapisać z całą pewnością na plus. No i co się stało? No, trzymał broń, dostał wyrok, pisał łaskawienie, no to wiadomo, łaskawienia no to dostają z partii ludzie, czy tam za czasów pana Kwaśniewskiego, czy Wałęsy dostawali ludzie z grup mafijnych, no ale żeby dostał obywatel, który dba, o to, żeby zwykły Polak mógł się zabezpieczyć na wypadek jakiegoś blackoutu, na, na wypadek rozruchów. No to nie, nie, z tego co wiem, przepraszam, jeśli tak było, jeśli dostał taką pomoc od pana prezydenta, ale z tego co wiem, to chyba nie dostał. No i tu sobie trzeba powiedzieć teraz o tej jego ostatniej sprawie, kiedy to grzybiarze z Rumunii, przy czym nie mam na myśli cyganów, Romów, tylko mam na myśli Rumunów. Rumuni tutaj przyjeżdżali olbrzymimi grupami zbierać grzyby. I wyobraźcie sobie, że ja w ogóle nie chciałem na ten temat nagrywać, no ale tak się zdarza, że tak się zdarzyło, że właśnie był znajomy tutaj u nas dzisiaj rano i się go pytałem, bo on jest grzybiarzem zapalonym. No i tak, oczywiście sprawa jest znana. Przyjeżdżali grupami, mało tego, że wy, wyzbierali wszystkie grzyby w olbrzymiej ilości. To jeszcze zostawiali za sobą znak rozpoznawczy, czyli wszędzie kupy, papiery po podtarciu, tak, no wszystko walające się. Wyobraźcie sobie grupę kilkudziesięciu osób, tak, to jest coś niewyobrażalnego. Duża połać lasu, obozowiska, koczowiska, wszystko zasrane. Były też y, sytuacje, że zabierano jakimś starowinkom grzyby, tak, no to ja dzisiaj to słyszałem, że to na, naprawdę miało miejsce. Policja nie reagowała jak zwykle w takich przypadkach. Więc to teraz już miałem pewność, że to, co mówił pan Kudliński, to była racja. I słuchałem tego nagrania, widziałem to nagranie z sali sądowej. Dostał 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. No, nie wierzyłem, jak na to patrzyłem, tak? No, sąd, wysoki sąd powinien wziąć pod całokształt całość wypowiedzi, kontekst wypowiedzi, to, że starszy pan się zdenerwował, że były napadane panie, które grzyby zbierały, biedne. Zresztą on to powiedział. To były biedne kobiety na głodowych emeryturach. Dzięki grzybom mogły coś zjeść, mogły parę złotych dorobić, żeby coś kupić węgiel na przykład na zimę. No to jest podstawa wielu biednych ludzi utrzymania, więc no, państwo tym ludzi nie pomagało, oni chcieli pracować, nie chcieli żerować tak na jakichś socjalach, no chcieli pracować. No i przyjeżdżały te grupy z Rumunii i zabierały możliwość zarobku. No i tak faktycznie było. No, i on krzyknął, faktycznie, to trzeba sobie powiedzieć, Wysoki Sąd to zakwalifikował e słusznie, że był krzyk, żeby wyjmijcie to, co macie pod ziemią i zróbcie z tego użytek. No, ale po pierwsze, co Wysoki Sąd, jako przecież sędziowie są przeważnie ludźmi bardzo inteligentnymi, więc, no, wiemy wszyscy, że no pan Kudliński nie był gościem typu, wodzem typu Adolf Hata, który, jak mówił, to. Tysiące osób by za nim poszło na śmierć i życie, i by faktycznie wyciągnęło to, co mają w ziemi, i otwierali ogień. Tylko go słuchają ludzie, którzy go, no, słuchali go z przywróżeniem moka. No przecież wszyscy o tym wiedzieli, że to jest nieszkodliwy, często yy, kłamiący, znaczy kłamiący, nie, no mitomaniący to maniący dziadek, tak. Mówię to z pełnym szacunkiem. Mówię to z pełnym szacunkiem, bo ilość tych yy, małych żarcików jego w stosunku do wiedzy, no to to jest promil, tak, może i mniej. W związku z tym powinni wziąć pod uwagę to, że nikt go nie będzie słuchał, po drugie, w ziemi zakopane to mają stare dziadki, pamiętające jeszcze wojnę, 80, 90 lat. No, gdzie oni wykopią starą broń, będą robili coś, no, co oni zrobią. To by te, Ta broń by nawet nie wypaliła, jeśli jeszcze dałoby się ją w ogóle użyć. Broń trzeba dobrze, bardzo dobrze zabezpieczyć przed wilgocią i tak dalej. Tak więc, szanowni Państwo, uważam, ja uważam, i chyba każdy uczciwy, normalny człowiek. Że oczywiście powinien dostać jakąś karę, powinien dostać zawiasy, bo nie powinien tak mówić. No ale ludzie, kochani, zakład karny, 69-letni staruszek, no staruszek jeszcze nie, starszy pan, wiadomo, że z nadwagą, łagodny, no taki miły, ciepły do ludzi. I co zamknąć go z kryminalistami, z bandytami, z gwałcicielami, bo się zdenerwował tym, że biedni ludzie nie mogą yy, sobie zbierać grzybów w biedzie, w nędzy, bo przyjeżdżają z Rumunii i im zabierają, a policja w ogóle nie reaguje. No też trzeba zrozumieć kontekst społeczny gniewu pana Kudlińskiego, ale wysoki sąd tego nie chciał zrozumieć. Po prostu nie chciał. No dla nas jest to oczywiste, dla sędziego nie. A sędzia powinien spełniać taką, być społecznym sądem, brać pod uwagę społeczeństwo, że jeżeli ktoś krzyczy, zabijmy tych czy tych, no to wziąć pod uwagę o co tu chodzi. On nie krzyczał o zabijaniu. On krzyczał o tym, że jest wielka niesprawiedliwość. Biedni Polacy nie mogą sobie zarobić paru złotych, nie mogą mieć nawet jedzenia. W wielu miejscach Polski jest po prostu nędza. No, no nazywajmy sprawy po imieniu. Policja nie reaguje, więc po co ta policja jest w takim razie? No, człowiek sobie proste pytania zadaje. No idą olbrzymie pieniądze na te struktury siłowe. W związku z tym, moim zdaniem, powinien być jakiś delikatny, symboliczny w zawieszeniu wyrok. Jakaś niewielka kara ze względu na jego mały stan posiadania finansowego i zamknąć sprawę. Mało tego, on wyraził skruchę, przeprosił, wysłał list do ambasady rumuńskiej. Czyli wyraził skruchę. nic to nie pomogło, musiał dostać więzienie. No, niektórzy mówią tak, taka jak to się mówi tajemnica Policzynela, że to jest zemsta, zamówienie o naszych braciach starszych wierze, ale czy to prawda. No i że oni są bardzo mściwi i pamiętliwi. Czy to jest prawda, nie wiadomo, no ale następnie się pięć razy zastanowią, wiedząc, że zemsta może czekać za 20 lat, nawet za 10 lat, za 5 lat przybyle, czym człowiek zamiast zawiasów dostanie bezpośrednio do odsiedzenia więzienie. Ja myślę, że oni tak do tego więzienia by nie trafił. Ludzie by mu funnęli adwokata w apelacji, by to prawdopodobnie upadło. Potem by to może do Sądu Najwyższego skierowali. Nie, nie wierzę w to, żeby to utrzymano, tak żeby on poszedł do więzienia, ale co by go przeczołgano przez te sądy latami, co by mu odebrano czas, nerwy, no to jest jego i to być może o to chodzi. Więc szanowni państwo, co chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Zobaczcie, starszego dziadka, świętej pamięci, do więzienia za, za to, że oburzony Mówi o nieszczęściu starszych kobiet, które dorabiają sobie na grzyba. Gdzie są feministki w ogóle? Gdzie są ruchy feministyczne? Gdzie są lewacy? Przecież tam starsze są panie, co już was nie obchodzi? Bo mieszka na zapadłej wiosce, bo jest starsza, bo jest starowinką, to już was nie obchodzi, że jest kobietą? Tylko młode z dużych miast, żeby przekonać wyborców. No właśnie. E, dlatego, szanowni Państwo, chciałbym podać wam dwa przykłady. Jeden z moich hejterów z grupy hejterskiej, taki Wosimierz, wielokrotnie mówił o tym, że poderżnie mi gardło, pobije bluzgów na mój temat, już ponad chyba dziesiątki tysięcy, e, że zgwałci moją matkę brutalnie, że pobije chyba mojego ojca raz było, e, rzekomo ubeka, mój ojciec nigdy nie był w partii. Obrzydliwe teksty o gwałceniu mojej matki, o seksie z nią, najohydniejsze słowa ku radości i... I ku śmiechom jego kumpli z grupy hejterskiej, z zorganizowanej grupy hejterskiej, oni są zorganizowani, spotykają się. Oczywiście na wszystko mam dowody przedstawię w sądzie. Spotykają się, nawet niedawno było spotkanie, ale o tym się jeszcze troszeczkę dowiedzą. Więc jest to zorganizowana grupa hejterska, i taki gościu mija już niedługo 3 lata, kiedy nawet nie był w areszcie. Nie miał. Prokurator nie zabrał mu komputera, żeby sprawdzić te wpisy w, wobec mnie. Czyli osoba, która. <laughs> Przepraszam, siada mi trochę głos. Osoba, która mówi o takich rzeczach, no to, to mają to w dupie, tak? Zobaczcie, to już trwa 3 lata. Widzieliście na tym kanale, on się chyba ten kanał, chyba Cypriana, nazywa Analconna, i tam możecie zobaczyć tych hejterów. To są ludzie, którzy grozili poderżnięciem gardła, ciężkim pobiciem na korytarzu sądowym. Nie mają za ża żadnych kar, nie są nawet zwolnieni na przesłuchania, wszystko jest okej. Okay. Dziadek za takie słowa, więzienie, a tutaj za taki kaliber czynów. Nic się nie dzieje od trzech lat, nie wiadomo co jest, wysłaliśmy pismo. Dowiemy się, czy ta sprawa tego pana Włosimierza jest w prokuraturze, czy może umorzyli i od nowa będzie trzeba robić. Oni wierzą, że to jest umorzone. Ja nie wiem, ale państwa poinformuję, jak dostaniemy pismo z prokuratury. Kolejna sprawa. Słuchałem takiego podcastu, wkleję go Państwu. Był taki gwałciciel. Udowodniono mu dwadzieścia kilka zgwałconych i tam kilka zamordowanych dzieci, kobiet. Jedno, jedna zbrodnia szczególnie mnie poruszyła, jak to słyszałem. Jak przyjechali imigranci do Wielkiej Brytanii z Kosowa, byli dwa lata i ojciec raz tylko zostawił dziewczynkę w domu, i ten właśnie gość Polak zgwałcił i zamordował mu to dziecko. To jest coś tak strasznego. Dbali o niego dobrze, był w więzieniu, w dobrych warunkach, operowali go, leczyli mu zdrowie, przysiedział w dobrobycie sobie. Niestety jego ofiary nie miały takiego dobrego życia i farta w życiu. Ale krótko mówiąc, pierwszy raz zaatakował, przynajmniej wiadomo było o tym, bo to wyszło na światło dzienne, w wieku 17 lat. Zgwałcił swoją sąsiadkę, chyba 14-letnią i próbował ją zamordować u dusi. Dostał 3 lata, z czego wyszedł dużo wcześniej. No zobaczcie, no to, to, to są nieprawdopodobne rzeczy, tak? Wypuszczani są przestępcy. Za pana prezydenta Kwaśniewskiego wyszedł jakiś gościu, który zamordował jakąś babcię, tak? Za czasów prezydentury pana Wałęsy wychodził pan Słowik. No, takich rzeczy, takie rzeczy można by mnożyć a tacy ludzie, którzy w sumie In plus działają bardzo in plus dla Polski, bo każda wiedza jest dobra, każdy mądry człowiek powinien przekazywać swoją wiedzę. No i on to właśnie robił. No, jego system zniszczył. No, tak to niestety działa. Także mam nadzieję, że pan Adolf jest już w lepszym świecie, nie w tym chorym, pełnym nienawiści świecie, gdzie niestety rodziny byłych okupantów, tak? Czy był Związek Radziecki, wzięli sobie zdrajców, którzy rządzili nami, chcieli nami rządzić i rodziny tych właśnie ludzi popstawiali praktycznie wszystko, co się da i rządzą tym krajem. No, taka jest prawda. Nie zrobiono. Całkowitej deuk, deubekaj, pfu, przepraszam, deubekizacji, czyli po 1989 roku, każdy, kto był w partii, kto był w służbach specjalnych, wiadomo, oni składali przysięgi w Rosji. Każdy powinien być odsunięty razem z rodzinami na okres 100 lat od pełnienia funkcji państwowych, czyli od państwowego koryta z pieniędzmi. To był najstraszniejszy, najstraszniejszy po zaborach błąd polski, jaki można było zrobić, czyli. Skompromitowanych ludzi, ludzi, którzy służyli okupantowi, ludzi, którzy byli w grupach, którzy no, mieli władzę nad nami i ich nie ruszono, nie ruszono ich majątków. No i system się zmienił, ale oni nadal mieli majątki, mieli firmy i zarządzali sobie tym państwem. To było największe nieszczęście tego kraju, przez które jeszcze długo nie wyjdziemy z klęczek jako kraj w Europie. Największy błąd, jaki był tylko możliwy, że ludzie, którzy na nas żerowali, bo wiecie, jak to było? Jak Polak, pokażę Państwu takim prostym przykładzie. Jak na przykład wytworzyłeś kilogramową szynkę, taki przykład, to, ten ki to kilogramowa szynka nie szła w Polsce albo za granicę, że ktoś ci płacił, tylko trzy czwarte musiałeś oddać do Związku Radzieckiego o, tak za darmo, a reszta była do podzielenia tutaj. I teraz uwaga! Zostawała jedna czwarta szynki, i to nie było dla Polaków. Połowa dla tej małej kasty rządzącej, a połowa dla całej masy. I tak to wyglądało. I teraz ci ludzie, którzy umożliwiali naszą grabież dla Związku Sowieckiego, dla Związku Radzieckiego, zostali z rodzinami, mieli fortuny. Po systemie nikim tych fortun nie zabrał, zadbała o to tak zwana dobra zmiana. Tylko pamiętajmy, to była zmiana dobra dla kogo? No nie dla nas, obywateli, tylko właśnie dla tych ludzi, którzy powinni w wersji minimalnej, bo ja jestem jednak humanistą mieć zakaz sprawowania jakichkolwiek państwowych funkcji przez co najmniej 100 lat z całymi rodzinami, a w wariancie rumuńskich ich po prostu wzię wzięto i rozstrzelano, tak? W Polsce sobie żyli spokojnie, ludzie, którzy wydawali wyroki na robotników, okaleczano ludzi, mordowano ludzi, żyli sobie spokojnie, w dobrobycie, mieli swoje gazety, mieli swoje partie, spokojnie, umarli w spokoju, otoczeni najlepszymi lekarzami, dbającymi, żeby za bardzo nie bolało, jak odchodzi, no i co? I ten prosty Polak, żyjący, jedzący rakotwórcze jedzenie, któremu będą teraz chcieli wepchnąć nieznaną szczepionkę z Hameryki, z Hameryki. Wiadomo, koncerny nie będą ponosiły finansowej odpowiedzialności ze względu na to, że szczepionka nie jest opracowywana przez dekadę, tylko przez kilkanaście miesięcy. No i ten Polak, no, no co ma zrobić, tak? Szkoda mm. gadać, tak? Więc dobra zmiana, dojna zmiana dla, dla tych gości, którzy służyli, tak? Służyli panom i wiadomo, że oni nic stworzyć nie umieją, bo są nieudaczni. Nawet te super służby od likwidacji i tak dalej. Oni muszą komuś służyć, więc przyszły szybko, zagospodarowały te poletko po Związku Sowieckim. Przyszły jakieś wywiady niemieckie, francuskie, Bóg wie jakie. Został też oczywiście bardzo potężny wywiad, teraz to się FSB nazywa rosyjski, i po prostu już nas czerpią, tak? Polska taka tania kolonia siły roboczej, a jak ktoś coś powie o tym, żeby lepiej było w Polsce, to zaraz go zaczynają celebryci wyśmiewać, jacyś youtuberzy, nagle się znajduje, że biorą ci przekręcają jakieś słowa, wyszydzają, nieważne, że masz rację, że tłumaczysz, czytasz książkę, hołota tego nie chce zrozumieć, bo hołota nie czyta książek i szanowni państwo z tą myślą, może panie Adolfie już dobrze, że pan jest wyżej, już nie jest pan w tym okrutnym świecie. I już pan ma spokój od tego całego szaleństwa. Ale my zostaliśmy nadal i no i co, no możemy sobie gadać, modlić się, robić jakieś bajki, ale pasożyt nadal ciągnie, tak? Więc no ale może sądy nas obronią. W końcu sądy są dobre i policja jest dobra. Także czekamy, szanowni państwo, kiedy coś przedsięwzią, wziął, kiedy coś zorganizują. W sprawie człowieka, który groził gwałtem mojej matce, wielokrotnie pobiciem, zarznięciem mnie, także na sali sądowej. No czekamy, czekamy. Może czekają, aż ktoś w końcu mnie wyniesie w worku plastikowym, i wtedy będą mogli zamknąć te sprawy wszystkie. Nie wiem, nikt nie wie o co chodzi. Sprawy są y, przeciągane, tak wyraźnie wszystko jest przeciągane. Nie wiem o co chodzi. Nie tylko ja nie wiem o co chodzi, a jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. I z tą jakże tajemniczą myślą. Pozdrawiam państwa serdecznie z Panem Dobrym Bogiem. Chłop w domu w dom i zapraszam państwa, jak dam radę. Jak Pan Dobry Bóg pozwoli, i gardło wieczorem na streama. Będę się chwalił czytnikiem, jak przyjdzie. Ech, I będziemy oblewali mój czytnik nowy, bo kosztował tyle, że. O ja! Pie... No, z Panem Dobrym Bogiem trzymajcie się. Cześć.